Cześć, tu Xerat i dzisiaj pokażę Wam, jak ułożyć Pyraminxa. Będzie to tutorial do Pyraminxa metodą LBL, czyli metodą taką podstawową. Można tą metodą osiągać czasy nawet poniżej 5 sekund, czasami może się Wam udać. Więc tak średnie czasy, jakie ja kręcę tą metodą, to jest 8-10 sekund, więc myślę, że nie najgorzej. Czasami uda mi się zejść nawet poniżej 8 sekund, więc zaczynamy. Ok, pomieszam sobie od razu pyrkę i od razu powiem, że mamy tutaj te takie koniuszki, te jakby, to są tipy. I tipy mają w zasadzie dwie możliwości pomieszania, dlatego że mamy tutaj i tak, jak patrzcie, to jest jedna możliwość pomieszania tipa, druga, a trzecia to już jest ułożone, więc w zasadzie tutaj za dużo możliwości z tipami nie możemy robić, więc to każdy by ułożył. Okej, myślę, że jakoś mam to w miarę pomieszane. I tak, pierwsze co zaczniemy robić, to może dopasujemy tipy do tych jakby, to będę nazywał takimi podtipowymi krawędziami. Więc te podtipowe krawędzie muszą się zgadzać z kolorem tipa. Czyli tutaj się nie zgadza, ale tu już się zgadza, mamy niebieski i automatycznie wszystko się zgadza, jak widać. Mamy tipów 4 i dopasowujemy drugi, dopasowujemy trzeci i dopasowujemy jeszcze czwarty. Ok, więc wtedy już nam się, jak widać, już kostka niby jest ułożona, ale to była najprostsza rzecz. Tylko wizualnie niby jest już dużo ułożona, a żeby ułożyć, to jeszcze potrzebujemy dość dużo. Ok. Kolejną sprawą będzie to, że mamy biały, tak jak w kostkach innych, jak jest biały kolor, to na pyrce domyślny jest kolor żółty. Ok, więc pierwszym naszym zadaniem będzie ułożenie takiego znaku Mitsubishi żółtego. Tutaj gdzieś Wam się tutaj, gdzieś tu powinno pokazać, jak to wygląda. I tak, musimy ułożyć tutaj żółte, tu i tu. Więc zgodnie z tym poszukujemy trzech żółtych tipów. Tipów z elementem żółtym. Czyli tutaj mam żółty, zostawiam sobie na jednym palcu. Tutaj mam drugi tip. Tutaj nie mam żółtego koloru. Co odwracam i tutaj mam żółty. Więc wiem, że na tej warstwie tylko będzie możliwe ułożenie żółtego koloru. Tak samo jest z każdą warstwą, jak będziemy chcieli układać na innym kolorze. Ale my tutaj przyjmujemy sobie żółty i układamy na żółtym na razie. Więc tak. Naszym zadaniem właśnie będzie ułożenie tego żółtego znaczku Mitsubishi takiego. I myślę, że to nie będzie trudne, bo tak samo jak jest to z tipami, są tylko dwie możliwości pomieszania tego, więc jak widzimy, że jest tutaj, chcemy go przywołać oczywiście tutaj, to przekręcamy tymi dwoma warstwami tutaj. Jak widać, ułożył nam się tutaj, ułożyło nam się już 2/3 znaczku Mitsubishi. Oczywiście to mogło być pomieszane w ogóle, tylko, ale to już mieliśmy gotowe. Dobra, czekajcie, może tutaj swoich shortcutów nie będę pokazywał. Znaczy tych takich skróconych ruchów palcowych, tylko będę całymi warstwami przekręcał. No i oczywiście tutaj mamy kolejne, więc sobie przekręcamy. I dzięki temu mamy żółty znaczek Mitsubishi. Można go ułożyć tylko na tej warstwie, na której znajdują się wszystkie te elementy z żółtymi tipami. Innej możliwości po prostu nie ma. Bo tak jak tipy, są tylko dwie możliwości pomieszania, trzecia możliwość jest to po prostu ułożenie tego. Więc jak widać, bez żadnych krawędzi nam się tutaj ułożył piękny taki znaczek Mitsubishi. Ok, kolejnym naszym zadaniem, jak to w kostce 3x3 wbijaliśmy naszym sexy move'em te narożniki, to tutaj jest coś w stylu takiego sexy move'a, ale jak zawsze mieliśmy skrócone. Jak na prawą rękę to wkładaliśmy zawsze tak, coś, no nie? Albo na lewą rękę to wkładaliśmy coś zawsze w taki bodajże sposób. Więc będziemy używać tego sposobu na lewą rękę, oraz na lewą rękę, jak mamy tutaj ten żółty kolor, a nie tutaj, jak tutaj wkładaliśmy. Tak jakby będziemy używać tego na lewą i na prawą rękę. Troszeczkę zamieszałem, ale przejdźmy do praktyki. Mamy żółty znaczek Mitsubishi i na tej warstwie, bądź tutaj, tutaj mamy w zasadzie 6 możliwości wystąpienia, w których mogą być te narożniki. Więc dobra, pierwszy narożnik, będę to nazywał takim narożnikiem tutaj, mamy tutaj niebiesko-żółty. Musimy go dopasować w to miejsce, gdzie mamy niebieskie dwa kolory. Te tipy z niebieskim i tutaj, gdzie mamy żółty. Czyli szukamy niebiesko-żółtego i niebiesko-żółtego. Dwa tipy i pomiędzy te krawędzie jakby, o te, w
wkładamy ten nasz narożnik, czyli to. Więc tak, otwieramy lewą warstwą tutaj, wkładamy tutaj, to z boku tutaj i wkładamy. Mamy jeden narożnik. Powtórzę to jeszcze raz. Jak mamy tutaj, to otwieramy, wkładamy i zamykamy. W szybkim efekcie wygląda to mniej więcej tak. Można to naprawdę bardzo szybko zrobić. Ok, kolejna sytuacja jest taka, kiedy zaś po lewej, nie po prawej stronie, mamy narożnik. Oczywiście tutaj jak mamy do siebie, albo jak w tej sytuacji jeszcze, wiecie, mamy tutaj do siebie na tej warstwie, to zawsze musi go być na boku. Rzucamy i jako jest tutaj, to oczywiście dajemy to na lewo. Więc tak, teraz po prostu odwracamy ten algorytm. Otwieramy, wkładamy i zamykamy. Jeszcze raz. Czekajcie. Otwieramy, wkładamy i zamykamy. Ok, więc jeszcze jedna sytuacja. Ostatnia, są trzy sytuacje na włożenie tych narożników. Jest taka, kiedy nasz narożnik jest tutaj, ale jest źle obrócony. Więc możemy tutaj zrobić jeden taki, w zasadzie teraz zauważyłem, algorytm, który później jakby na PLL-a będzie wykorzystywać, ale myślę, że to nie ma sensu. Lepiej zrobić tak, że wkładamy tutaj obojętnie jaki z tych bez żółtego narożników zamiast tego. Czyli po prostu sobie włożę na przykład ten zielony tutaj, załóżmy. Przykładowo, nie sugerujcie się tym kolorem. Mam tutaj żółty, po prostu muszę go wyjąć z tego miejsca, żeby on był na tej warstwie. Podsuwam sobie, widzę, że jest tutaj, więc daję sobie na lewo. I tak jak wtedy, otwieram, wkładam i zamykam. To samo będzie z lewą stroną. Wtedy, czekajcie, tutaj przekręciłem. Otwieram, wkładam i zamykam. Więc dzięki temu mamy całą żółtą warstwę, jedna warstwa. I teraz Wam się wydaje, że to już jest najprostsze, przekręcanie wszystkiego. A otóż nie, dlatego że tutaj mamy łącznie, w sytuacji mamy 5, więc będą to krótkie bardzo, maksymalnie 8-ruchowe, takie jakby permutacje do nauczenia, czyli że zorientowanie, dobrze spermutowanie tego. Więc przejdźmy do praktyki. Ok, więc tutaj możemy mieć jeszcze tam odwróconego tipa czy coś, lecz robiliśmy to na samym początku. Lecz jak później będziecie układać, to nie musicie zawsze na początku oczywiście tych tipów przekręcać, więc tak jak mówię, dopasowujemy ten tip i dopasowujemy te kolory, te krawędzie, dopasujemy do tych narożników. Czyli w tym przypadku to będzie tak. Są też dwie sytuacje pomieszania, bo trzecia jest wtedy, kiedy jest ułożony. Więc może zacznijmy od tych najprostszych algorytmów. Ja je teraz wygeneruję i wracam za chwilę. Ok. Pierwszą super sytuacją jest wtedy, kiedy mamy wszystko oczywiście tutaj dopasowane do narożników i mamy tutaj dwa kolory, tutaj dwa i tutaj dwa. Takich sytuacji są dwie. I pierwsza sytuacja jest taka, kiedy te dwa kolory muszą przejść z prawej strony do przodu. Kiedy są na prawej stronie, a muszą być tutaj. Jest to naprawdę teraz genialny algorytm i właśnie go Wam pokażę. Otwieramy tutaj. Wyrzucamy, zamykamy, przekręcamy, otwieramy, wkładamy, zamykamy. I kostka ułożona. Jeszcze raz pokażę. Dobra. Otwieramy, wyrzucamy, zamykamy, przekręcamy, otwieramy, wkładamy, zamykamy. I jeszcze raz. Otwieramy, wyrzucamy, zamykamy, przesuwamy, otwieramy, wkładamy i zamykamy. Szybko wygląda to mniej więcej tak. To jest coś właśnie w rodzaju takiego sexy move'a jakby. Wiadomo, że jak zrobimy ten algorytm 3 razy, to nam po prostu kostka się ułoży. Ok, kolejną sytuacją też jest taka dwójka, tylko jest taka sytuacja, kiedy też właśnie wszystko mamy tutaj po dwa, ale te z lewej muszą przejść do przodu, nie z prawej, tylko z lewej. Muszę przejść tutaj. To jest algorytm wymyślony przeze mnie. Znaczy może gdzieś tam jest na forum, ale jak się uczyłem z poradnika, bodajże Mrozia chyba, to
On miał troszeczkę inny algorytm i gorszy, bo z takim tutaj coś robiliśmy, obracaliśmy i przekręcaliśmy. Myślę, że to jest gorsze, ale lepiej jest to zrobić właśnie w taki sposób, jaki ja Wam mówię, czyli po prostu odwrócenie tej sytuacji. Jak się odwraca tutaj przemiana tego, to i odwracamy algorytm. Czyli, że lewą otwieramy, wyrzucamy, zamykamy, przekręcamy, otwieramy, wrzucamy, zamykamy. Jeszcze raz. Otwieramy, wyrzucamy, zamykamy, przekręcamy, otwieramy, wrzucamy, zamykamy. Szybko wygląda to mniej więcej tak. Więc naprawdę można tutaj, jeżeli jedna z tych dwóch sytuacji Wam się trafi, naprawdę można fajny czas uzyskać. Ok, teraz przejdziemy do tego, kiedy już nie będziemy mieli takich samych kolorów, tylko będą inne sytuacje. Pokażę Wam teraz sytuację dość częstą i bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczną, więc jest ją bardzo łatwo rozpoznać. Dwie sytuacje, które będą następne, potem będzie gorzej rozpoznać. Tak samo te, czasami można się pogubić, z której strony da się przekręcić. Tutaj jest jedna sytuacja możliwa na tą sytuację. Ok, więc mamy tutaj taką sytuację, kiedy tutaj na początku na przykład może Wam się tak trafić, czy tak, ale widzicie tutaj, że macie taki jakby bloczek. Tutaj taki bloczek. Dopasowujecie oczywiście krawędzie do narożników tych i widzicie, że tutaj macie ułożone, a tutaj macie dobrze te dwa, tylko że macie jakby obrócone te krawędzie. Jest na taką, z takiej sytuacji jest właśnie jedna tylko i jest to naprawdę fajny algorytm z takim mini regripem, czyli przerzuceniem na lewą stronę. W tym przypadku na ścianę czerwoną. Ok, więc tak. Do dołu dajemy prawą, lewą do dołu, prawą do góry, lewą do góry. Przerzucamy sobie kostkę tak troszeczkę na bok, żeby żółty był po lewej stronie i robimy w górę prawa, w górę lewa, do dołu prawa i do dołu lewa. Ok, właśnie pomyliłem algorytm z tym drugim, który będzie kolejny, z tym, bo są jedne dość mylące. Jeszcze raz. Mamy tutaj dwa źle obrócone. Jeszcze raz ten algorytm powtórzę. Do dołu prawa, do dołu lewa. W górę prawa, w górę lewa. W górę prawa, w górę lewa, do dołu prawa, do dołu lewa. Szybko wygląda to mniej więcej gdzieś tak. A znowu pomyliłem algorytm. Tak i tak. Jak widać naprawdę bardzo szybko, ale jeżeli komuś jest lepiej operować, na przykład przerzucić to na prawą warstwę, czyli z tej na prawo, a nie na lewo, nie wiem, może ktoś tak woli, to pokażę Wam jeszcze drugi jakby algorytm tego, czyli że do dołu prawa, ale nie, sorry, do dołu lewa, do dołu prawa, do góry lewa, do góry prawa, do góry lewa, do góry prawa, do dołu lewa i do dołu prawa. Wymyśliłem ten algorytm sam, więc naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony, tak jak i zresztą poprzednie dwa się sam domyśliłem, tak samo i ten go na prawą stronę, ja sam troszeczkę już tak wykombinowałem. Ok, więc myślę, że z tym algorytmem nie będziecie mieli problemu. I przejdźmy do kolejnego, jeszcze zostały nam dwa. Ok, kolejną sytuację mamy taką, kiedy jak widzicie tutaj mamy wszystko jakby pomieszane. Dopasowujemy oczywiście. I szukamy takiej warstwy, czyli jednej z trzech, na której nie będzie żadnego tutaj, tylko się ta warstwa liczy, czekajcie, tak zrobię, gdzie nie będzie tutaj żadnego takiego samego koloru. Czyli że dwa pozostałe w zasadzie. Nie będzie tutaj żadnego z tego koloru, z zielonego koloru, w tym przypadku tutaj nie ma żadnego koloru. I na jakiejś warstwie, na lewej lub na tej prawej, szukamy na tych narożnikach koloru, który pasuje do, jakby do tej warstwy, do koloru tej warstwy. Czyli w tym przypadku mamy niebieski, mamy dopasowany tutaj, a te dwa są jakby przeciwne, czyli że które tutaj nie pasują kolory, a tutaj pasuje jeden. Nie sugerujcie się tym, że tutaj będzie pasowało, bo tutaj nam nic nie daje. Musi na tych narożnikach się muszą, obchodzą nas kolory tylko i wyłącznie na tych narożnikach. Ok, więc jak mamy tutaj, mamy taki sam kolor, to robimy taki fajny, naprawdę algorytm.
I troszeczkę może się to mieć z pozostałym algorytmem, bo początek jest identyczny. Czyli, że prawa do dołu, lewa do dołu, prawa do góry, lewa do góry. I tutaj nie robimy prawej do góry, tylko tak, patrz, prawa do dołu, lewa do góry, prawa do góry, lewa do dołu. Jeszcze raz ten algorytm. Mamy tutaj dobry kolor, tutaj mamy, żaden z tych nie jest dobry. Robimy ten algorytm. Tak, 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 tak. Jeszcze ten algorytm Wam dopiszę w opisie. To jest ściana R, to jest U, to jest tam ostatecznie jakoś B, czy coś. I tutaj mamy tą L. No a tipy to są małe R, małe U, małe L i małe B. Ale jeszcze raz pokażę Wam ten algorytm. Więc tak, łapiemy tutaj, prawa do dołu. A w szybkim tempie, czekajcie, o kurczę, wygląda to mniej więcej tak. Naprawdę bardzo, bardzo szybko. I został nam ostatni algorytm, więc czekajcie, wygeneruję sobie taką sytuację. Dobra. No i jak się można spodziewać, znowu nie mamy, o, znowu na zielonym, bardzo dobrze. Znowu nie mamy tutaj do tego koloru, do jednego z trzech kolorów, nie mamy żadnego dopasowanego, dobrze, koloru tych narożników. I oczywiście obchodzą nas znowu te narożniki, kiedy mamy to po lewej stronie. Kiedy tutaj mamy dopasowujący się kolor, a tutaj nie. Więc algorytm jest w zasadzie lustrzanym odbiciem tamtego. Jest to naprawdę też bardzo fajny algorytm i nawet nie wiem, czy tego nawet nie wolę bardziej, bo jakoś mi jest lepiej operować tą lewą warstwą, lepiej się tak czuję troszeczkę. Więc tak, lewa do dołu, prawa do dołu, lewa do góry, prawa do góry, regrip na prawą stronę, czyli że żółtą mamy po prawej stronie, lewa do dołu, prawa do góry, lewa do góry, prawa do dołu. Jeszcze raz. Lewa, prawa, lewa, prawa, regrip, lewa, prawa, lewa, prawa. No i jeszcze jak to szybko wygląda. O, sorry. Naprawdę, bardzo fajny algorytm. W zasadzie to można się nauczyć tylko trzech algorytmów i generować sobie coś w stylu żółtego krzyża. Jak nie umiemy na przykład OLL-a, to robimy właśnie taki żółty krzyż. Na przykład w metodzie LBL-em też robimy żółty krzyż z różnych tam sytuacji na górze. Więc to jest coś takiego, że na przykład jak mamy taką sytuację, że musimy to na lewo zrobić, no nie musimy się uczyć algorytmu, robimy raz tak i raz tak. Na tą sytuację trzeba się nauczyć algorytmu. Ale już na przykład na tę sytuację nie trzeba się uczyć algorytmu na przykład na lewą stronę, tylko można dwa razy zrobić na prawą. Tutaj mam i już mam na prawą. Więc wystarczą w zasadzie trzy algorytmy i troszeczkę logiki na tą warstwę i umiemy ułożyć pyrka, można się troszeczkę pochwalić, taką trójkątną kostkę ułożyć. Myślę, że to naprawdę jest dość łatwa kostka. Myślę, czy na pewno łatwa metoda. Tą metodą w zasadzie większość speedcuberów, zwłaszcza polskich, układa tą metodą, więc nie jest to najgorsze, a po wytrenowaniu, na początku będziecie mieć pewnie czasy 20-30 sekund, ale po lekkim treningu będziecie mieli czasy może tak 10-15 sekund. Ja mam w okolicach 7-11 w zasadzie, nie oszukujmy się. Mam takie czasy i myślę, że troszeczkę teraz potrenię tą pyrkę, ale najgorzej myślę, że nie jest. I to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Jeszcze Wam dam algorytm do opisu i piszcie, czy chcecie więcej poradników na różnego rodzaju kostki, albo po prostu, żebym Wam przedstawił moją kolekcję. Trzymajcie się i cześć, narka.